Chodzi mi o to. O kurde, uciekło mi pytanie, bo już nie pamiętam, do czego mówiłem. Że, aha, że szanuję te robaki, już wiem. I ja na przykład, jak byłem dzieciakiem, no to bardzo lubiłem takie rzeczy. Znaleźć jakiegoś suchego robala i go oglądać na wszystkie strony. Bo takie stwory, takie dziwne przyciągają jednak. Tak samo jak mnie męczył na komentarzach strasznie o 4 w nocy przez 2 dni gość, żebym mu opisał dokładnie wszystkie potwory, żebym zdradził. A w jaki sposób bez głowy kurczak go dusi? Ale czy ta szyja się wydłuża? Ale jak jest długa? Ale czy owija się? Ale jaki jest potwór? Mówię, jest jeszcze potwór w kiblu. Ale jaki? Z czego jest zrobiony? Ma maskę wenecką, ale co jest pod maską? Dobra, ale mu pisze, a najlepszy potwór będzie na końcu. A on, no to zdradź, teraz już nie mogę spać. Zdradź, jaki jest ten potwór. Mówię, nie mogę, bo bym zrobił spoilera i już by było po ptokach. On mówi, wiesz co, jak mogłeś? Ja mówię, no to obserwuj update'y, to może coś się pojawi. Ja jakoś załamałeś mnie, rozczarowałem się. I tak się skończyła ta rozmowa. Bardzo dziwni ludzie do was piszą. No, ale to jest miłe, że czują jakoś ten świat, ich ciekawi. Bo my odsłaniamy jakiś rąbek świata, który jeszcze będziemy w update'ach rozbudowywać. A on się nie boi odkręcać sobie głowę? Nie boi się, że ją zgubi? Nie. Nie, kto by się bał?